Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Witam członków obu komisji oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych. Stwierdzam kworum. W Państwa imieniu witam pana Marka Zielińskiego, dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, panią Monikę Prus, naczelnika Wydziału w Departamencie Obywatelstwa i Repatriacji w MSWiA oraz pana Zbigniewa Cioska, wicedyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, druk 2666. Uzasadnia pan poseł przewodniczący Robert Tyszkiewicz. Przystępujemy do rozpatrzenia porządku obrad. Czy po pierwsze, czy do porządku obrad są uwagi? Nie widzę. Chciałem powiedzieć, że ten projekt być może będzie dzisiaj, odbędzie drugie czytanie i uchwalenie tego projektu ustawy, dlatego to posiedzenie jest zwołane w trybie tak zwanym, można powiedzieć, w cudzysłowie pilnym. Informuję, że marszałek, bardzo bym prosił prezydium moich kolegów z Komisji Administracji, aby zaprzestali rozmowy. Dobrze? Dziękuję bardzo, panowie. Dziękuję, panowie, panie przewodniczący. Informuję, że marszałek Sejmu w dniu 5 października 2022 roku skierowała do Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji do pierwszego czytania komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, druk 2666. Zgodnie z regulaminem Sejmu pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej. Proponuję, abyśmy przystąpili do pierwszego czytania bez zachowania 7-dniowego terminu. Projekt jest niewielki, to jest jeden artykuł. Projekt został doręczony posłom w formie zamieszczonego w systemie informacyjnym Sejmu w dniu 5 października. Czy jest ktoś sprzeciw wobec tej propozycji? Nie ma. Sprzeciwu nie widzę. Wobec niezgłoszenia sprzeciwu stwierdzam, że połączone komisje postanowiły przystąpić do pierwszego czytania bez zachowania 7-dniowego terminu. Szanowni Państwo, w tym momencie Państwo pozwolą, że poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu ustawy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysokie komisje. W czerwcu, pod koniec czerwca bieżącego roku, Komisja Łączności z Polakami za Granicą przyjęła komisyjny projekt zmiany ustawy o procedowanej dzisiaj, w który sprowadza się do zwiększenia limitu środków na repatriację w bieżącym roku budżetowym. Kilka zdań uzasadnienia. Te przepisy zwiększają limit wydatków na realizację zakresu repatriacji w roku 2022 o kwotę 15 milionów złotych. Zwiększenie limitu powinno pozwolić na podniesienie kwoty przeznaczonej w rezerwie celowej pomoc dla repatriantów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu repatriacji. Dzięki zwiększeniu wyżej wymienionej kwoty będzie możliwe zapewnienie warunków dosiedlenia się w Polsce większej liczbie osób oczekujących na repatriację, co przyspieszy proces ich przesiedlania do kraju i wywoła pozytywne skutki społeczne, administracji i gospodarcze. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aktualnie na zapewnienie warunków do repatriacji oczekuje ponad 7700 osób. I tutaj pozwolę sobie na chwilę zatrzymać się nad tą liczbą. To jest, szanowni państwo, grono chętnych do tego, aby przeprowadzić się, repatriować się do Polski. My rocznie jesteśmy w stanie przyjąć zaledwie kilkaset osób, w związku z tym ta liczba nie ulega zmniejszeniu. Stąd inicjatywa komisji, jednomyślnie przyjęta przez wszystkie środowiska parlamentarne, aby ten limit w roku bieżącym, i jestem przekonany także śladem tej decyzji, także w roku przyszłym, zwiększyć. Mamy świadomość późnego terminu rozpatrywania tej ustawy, tej zmiany ustawowej. Natomiast chcę powiedzieć, robimy to jako komisję w najszybszym możliwym czasie. W dniu wczorajszym marszałek Sejmu skierowała do naszych komisji projekt do rozpatrzenia z wyraźną sugestią, oczekiwaniem, że zostanie to uczynione w trybie pilnym. Warto dodać, że generalnie, jeżeli chodzi o sytuację
Polaków na wschodzie, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i nadzwyczajną. Chciałbym przywołać tutaj ubiegłotygodniową wizytę ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie, Krzysztofa Krajewskiego, we Władywostoku i na Dalekim Wschodzie Rosji, który jednoznacznie rekomenduje wszystkim Polakom zamieszkującym dalekowschodnie obszary Federacji Rosyjskiej powrót do kraju wszelkimi możliwymi środkami. Jestem przekonany, że powinniśmy być przygotowani do działań ekstraordynaryjnych i także strona rządowa, uważam, powinna w tej sytuacji podjąć działania ponadstandardowe, aby tę możliwość naszym rodakom, z Federacji Rosyjskiej umożliwić, którzy dzisiaj oczekują także w tej wielotysięcznej kolejce osób do repatriacji. Stąd ta inicjatywa i stąd jestem przekonany porozumienie wszystkich środowisk parlamentarnych, aby o tę niezbyt wielką kwotę 15 milionów, ale jednak zwiększyć, zasygnalizować w ten sposób potrzebę zwiększenia środków przeznaczonych na repatriację naszych rodaków ze wschodu. Gorąco rekomenduję połączonym komisjom pozytywne zaopiniowanie tego projektu. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, może jeśli chodzi o kwestie strony rządowej, to wypowiedź nastąpi na końcu, ponieważ podejrzewam, że przy tym jednym artykule będzie niewiele pytań, ale się pojawią, tak żeby mógł pan odnieść się do całości projektu ustawy. Potem poproszę Biuro Legislacyjne, kiedy będziemy na etapie rozpatrywania projektu ustawy, o swoje uwagi, więc otwieram dyskusję. Zgłosił się pan poseł Aziewicz, pan poseł Zieliński. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Mam pytanie w takim razie. Aha, jest pan poseł Zimoch. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Widzę pan poseł Rzepa. Czy mogę podjąć decyzję, że po tych czterech głosach zamknę dyskusję? Jak najbardziej. Jest zgoda w takim razie. Mamy czterech posłów, którzy zapisali się do głosu i po tych czterech posłach oddam głos panu dyrektorowi Zielińskiemu, ewentualnie przedstawicielowi MSZ-u i po prostu zamknęlibyśmy pierwsze czytanie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panowie przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja chciałem poprzeć ten projekt. Uważam, że mamy ogromne zobowiązania w stosunku do naszych rodaków, którzy pozostali za granicą. Te zobowiązania są bardzo silne również na polskim wybrzeżu. To dotyczy również mojego ojca, który był wileńskim Polakiem, który po wojnie dotarł tutaj właśnie do Gdańska, do Gdyni. I tam w tej chwili są nasze groby. Nie wszyscy mieli tą możliwość i myślę, że wszyscy powinniśmy o nich pamiętać i wspierać wszystkimi możliwymi sposobami. Ja się bardzo cieszę, że naszej komisji udało się ponad podziałami wypracować taki projekt. Doceniam, że rząd w trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się budżet naszego państwa, znalazł stosowne środki. Wydaje się, że to jest dobre przedsięwzięcie. Być może nawet pewien początek drogi, wracając do zagrożeń, o których wspominał pan przewodniczący. Także jeszcze raz dziękuję za wspólnotę poglądów, bo nie sądzę, aby tu pojawiły się jakieś kontrowersje, jeżeli chodzi o ten projekt. I myślę, że dobra decyzja będzie z pożytkiem i dla Polski jako takiej, i dla naszych rodaków, którzy do Polski wrócić dotychczas nie mogli. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan poseł Tomasz Zimoch. Nie, przepraszam, pan poseł Zieliński. Przepraszam bardzo, bo wcześniej był pan poseł. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Inicjatywa niewątpliwie jest słuszna, idea słuszna, uzasadnienie także, zwłaszcza gdy zważymy na sytuację, jaka ma miejsce w tej chwili na wschodzie, w Rosji, na Ukrainie i w ogóle w związku z wojną, jaką prowadzi Rosja na Ukrainie. I niewątpliwie powinniśmy jak najwięcej wysiłku wkładać w to, żeby pomóc chętnym repatriantom na powrót do Polski. Tylko chciałbym jedno pytanie zadać, bo być może ta sytuacja jest dzisiaj inna, ale sprzed paru lat pamiętam, że środki przeznaczane na ten cel w rocznych budżetach nie były do końca wykorzystywane. Jak jest teraz? Jaki jest stopień wykorzystania tegorocznego limitu właśnie na ten cel? Bo nam to pozwoli ocenić, czy te pieniądze są wystarczające, czy może trzeba zwiększyć jeszcze ten limit, a może nie trzeba go zwiększać. No jest to kwestia właśnie pytania, bo to z innych powodów niż brak środków finansowych liczba osób repatriowanych w ubiegłych latach nie była taka duża, jakbyśmy tego oczekiwali, jak
to oceniamy, jakbyśmy uważali, że to powinno następować. Z różnych względów organizacyjnych, o których nie będę mówił, bo wszyscy o nich wiemy, ale na pewno nie było jakby przeszkodą to, że brakowało pieniędzy. Jak jest teraz? Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimoch. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, bo chyba przejęzyczył się pan przewodniczący Tyszkiewicz, mówiąc, że pod koniec czerwca, druk do Sejmu wpłynął 9 czerwca. Do dzisiaj było 5 posiedzeń. Jeśli projekt tak pilny, co się stało, że w normalnym trybie nie można tego było procedować przez 4 miesiące, a procedujemy to nagle w takim tempie i tak szybko? Czy przewodniczący komisji rozmawiał z kancelarią Sejmu? Czy wnosił o to, by ten projekt był wcześniej procedowany, rozpatrywany? No jeśli takie potrzeby w czerwcu Komisja Łączności z Polakami stwierdziła i wykazywała, no to tym bardziej trzeba było to na jednych z 5 posiedzeń Sejmu do dzisiaj ten projekt rozpatrywać. Dziękuję bardzo. I pan poseł, jako ostatni, pan przewodniczący Rzepa. Dziękuję bardzo, panowie przewodniczący, szanowne panie, panowie, drodzy goście. Ja też przyłączam się tutaj do podziękowania, że jednak to nasze wspólne, jednoznaczne stanowisko zostało jak gdyby uwzględnione. I cieszy mnie ta inicjatywa, że dzisiaj mam nadzieję, że będziemy to zgodnie procedowali. Natomiast jedno tylko takie pytanie, być może, że bardziej do strony rządowej. Czy w momencie, kiedy my te pieniądze dość późno w tym czasie przeznaczamy, jak będzie ewentualnie z wydatkowaniem, czy by można pomyśleć w przypadku jakiegoś o to, żeby dać możliwość wydłużenia tego terminu tegorocznych środków ze względu na późny termin przekazania tych środków? Dziękuję bardzo. Oddam głos panu przewodniczącemu Tyszkiewiczowi, aby odpowiedział panu posłowi Zimochowi, a potem pan dyrektor Zieliński. Ewentualnie, jeśli będzie potrzeba, to wskaże pan jeszcze, kto mógłby odpowiedzieć. Tak, panie doktorze. Bardzo proszę, panie Dziękuję bardzo. Panie pośle, zgadzam się całkowicie z panem. Rzeczywiście moje przejęzyczenie. To był początek czerwca. 9 czerwca komisja ten projekt złożyła. A w dniu wczorajszym otrzymaliśmy skierowanie ze strony marszałek Sejmu do procedowania, więc to miałem na myśli, mówiąc, że procedujemy w najszybszym możliwym momencie, ponieważ bez skierowania od Prezydium Sejmu my nie możemy podjąć dalszego ciągu prac legislacyjnych. Zgadzam się, że należało to zrobić znacznie wcześniej i przyznam się, otrzymałem informację, bo pytałem Prezydium Sejmu, dlaczego nie możemy rozpatrywać. Otrzymałem informację, że projekt został skierowany do konsultacji do Biura Analiz Sejmowych oraz do innych instytucji publicznych, które są związane z repatriacją, ale mówię to na odpowiedzialność Prezydium Sejmu. Niemniej chciałbym podkreślić bardzo wyraźnie, wyprzedzając też, czy zwracając się też do pana posła Zielińskiego, do pana przewodniczącego Rzepy. Uważam, że sytuacja jest ekstraordynaryjna i wymaga ekstraordynaryjnych działań i od komisji, i od rządu. I ja rozumiem szybką decyzję w sprawie jeszcze tegorocznego budżetu jako nasz sygnał determinacji, aby wszelkimi możliwymi środkami w związku z sytuacją Polaków w Rosji, która jest nadzwyczajna, nie wiem, czy państwo wiecie, największa polska organizacja zajmująca się pomocą Polonii, czyli Wspólnota Polska, otrzymała zakaz działania na terytorium Federacji Rosyjskiej, co znamionuje, jakie są intencje tego państwa w stosunku do naszych rodaków. I ja się zgadzam całkowicie z ambasadorem Krajewskim, który wzywa ich do powrotu do kraju w możliwie najszybszy sposób. Ja nie sądzę, żeby to były ostatnie pieniądze, które my na ten cel przeznaczymy. Jestem przekonany, że trzeba będzie tych środków więcej. Dlatego uważam, niezależnie od tego, że termin powinien być wcześniejszy, że nawet w tym terminie powinniśmy jednoznacznie wysłać sygnał do rządu, do opinii publicznej i do naszych rodaków, że parlament jest zdeterminowany, aby zwiększać środki i zwiększać możliwości przeprowadzania repatriacji naszych rodaków ze wschodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, panie pośle? Tylko jedno zdanie. Oczywiście jesteśmy zdeterminowani, ale opinie, o których pan przewodniczący Tyszkiewicz mówi, a o którym podobno wspomina Kancelaria Sejmu, są dołączone do tego wniosku i one mają datę 23 dzień czerwca. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Zieliński, bardzo proszę, stanowisko rządu, ewentualnie odpowiedź na zadane pytania.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za to działanie mające na celu zwiększenie środków na repatriację. Natomiast biorąc pod uwagę jakby termin procedowania tej ustawy, chciałem się zwrócić o to, żebyście państwo może wprowadzili poprawkę, że te środki będą zwiększone w przyszłym roku, być może nawet o kwotę wyższą niż te 15 milionów, jakie było projektowane w tym budżecie. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatkowanie środków z rezerwy celowej jest obłożone terminami i tak na przykład wojewodowie mogą zapotrzebować środki nowe, a takie by były, do 30 września. Ten termin już minął. My możemy do 15 października, czyli zostało kilka dni. Więc obawiam się, że w obecnym stanie prawnym to będzie raczej trudne. Poza tym zmiana w ustawie o repatriacji to jest pierwszy krok, drugi jeszcze trzeba dokonać w ustawie budżetowej zmian. Ale niewątpliwie takie środki na repatriację są nam, byłyby przydatne i liczba oczekujących jest rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący mówił, około 7 tysięcy, a nawet więcej. Z tym, że chciałem zauważyć, że akurat z Rosji to jest około 10% wniosków. Najwięcej osób się chce repatriować z Kazachstanu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Zieliński, rozumiem, nie otrzymał odpowiedzi, tak? Nie otrzymałem odpowiedzi, panie dyrektorze, bo ja pytałem o stopień wykorzystania tegorocznego limitu. Chciałem powiedzieć, że w obecnej rezerwie celowej zostało 200 tysięcy do zadysponowania i to są środki w dyspozycji pełnomocnika, więc one na pewno zostaną zadysponowane. Rozumiem, że pan przewodniczący Tyszkiewicz chciał się jeszcze odnieść, tak, do wypowiedzi pana ministra? No ja chciałem podtrzymać rekomendację. Uważam, że jest odpowiedzialnością Sejmu, aby stwarzać rządowi możliwości dodatkowych działań w zakresie repatriacji i jest zadaniem rządu, aby w nadzwyczajnej sytuacji odpowiednie działania podejmować. Rozumiem, że okres późny będzie trudny, ale chcę też powiedzieć, że wszyscy znamy z praktyki budżetowej, że kiedy jest potrzeba, a jestem przekonany, że taka potrzeba ogromna istnieje, to sposoby na to, aby takie środki zaordynować również są możliwe. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej za dwa tygodnie będziemy rozpatrywali budżet na rok 2023. To przy okazji tego budżetu komisje, które tym się zajmują, będą mogły składać stosowne wnioski. Zwiększenie jeszcze dodatkowe środki na lata, dwa, jak tu widzę, 2023, 2024, 2025, 2026. Więc również środki dodatkowe na poprzednie lata, na kolejne lata mogą być w czasie poprawek budżetowych. W takim razie, szanowni państwo, stwierdzam, że zakończyliśmy dyskusję. W dyskusji nie złożono wniosku o wysłuchanie publiczne. Zatem zamykam pierwsze czytanie tego projektu i przystępujemy do jego rozpatrzenia. Najpierw oddam głos Biuro Legislacyjnemu, ponieważ ta ustawa jest niewielka, więc bardzo bym prosił, panowie mecenasi, czy są jakieś uwagi do przedłożonego projektu? Ewentualnie, czy będziecie państwo chcieli przy konkretnych zmianach po prostu je zgłaszać? Dziękuję. Biuro nie ma zasadniczych uwag do tego projektu, dlatego chcielibyśmy tylko poprosić o upoważnienie komisji do dokonania oczywistych zmian redakcyjnych. Tu są takie drobiazgi typu wykreślenie słowa jej w artykule drugim, co wynika z zasad techniki prawodawczej, czy zmiana powiedzmy złego stylu cudzysłowu. I to są tego typu zmiany. To wszystko, co biuro ma do zgłoszenia. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest zgoda na to, aby Biuro Legislacyjne dokonało oczywistych poprawek redakcyjnych. Jest zgoda. W takim razie przystępujemy do tytułu ustawy. Czy są uwagi do tytułu ustawy? Nie widzę, tym samym stwierdzam, że tytuł ustawy został rozpatrzony i przyjęty. Przechodzimy do rozpatrzenia artykułu pierwszego. Czy są uwagi do zmiany pierwszej? Nie widzę, stwierdzam, że zmiana pierwsza została rozpatrzona. Czy są uwagi do zmiany drugiej? Nie widzę, stwierdzam, że zmiana druga została rozpatrzona i przyjęta. Tym samym rozpatrzyliśmy artykuł pierwszy. Przystępujemy do rozpatrzenia artykułu drugiego. Czy są uwagi do artykułu drugiego? Nie widzę, tym samym stwierdzam, że artykuł drugi został rozpatrzony i przyjęty. Tym samym wyczerpaliśmy rozpatrzenie całego projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Bardzo bym prosił, aby każdy z państwa posłów zalogował się
do urządzeń będących na sali, więc poczekam minutkę, bo nie wszyscy posłowie być może są gotowi do tego, aby głosować. Pani poseł, tak? Jest już gotowa, tak? Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za pozytywnym zaopatrzeniem projektu, zaopiniowaniem projektu ustawy zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo oddaliście głos? A, już nawet się wyświetliło. Stwierdzam, że głosowały 43 osoby, 43 posłów było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym stwierdzam, że projekt ustawy został przyjęty. Pozostaje nam jeszcze kwestia wyboru posła sprawozdawcy. Myślę, że pan przewodniczący Tyszkiewicz mógłby ten projekt prezentować w Sejmie. Jest zgoda? Jest przeciw? Sprzeciwu nie słyszę. Nad tym wyczerpaliśmy porządek obrad połączonych komisji. Protokół będzie do wglądu w obu komisjach. Zamykam posiedzenie komisji. Okej. Dzięki. Proszę bardzo. Brawuro.